przestępstwa w ruchu drogowym mają być karane z pełną surowością. Przepisy zaostrzające kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz przedłużające terminy przedawnienia karalności wykroczeń wejdą jeszcze w tym roku. Regulacje wymierzone są w nieodpowiedzialnych kierowców, którzy spustoszeni na drogach sieją głównie pod wpływem alkoholu. Kilka dni temu sąd przyjął ustawę, która faktycznie zaostrza przepisy dotyczące prawa o ruchu drogowym. Dotyczy to mianowicie kierujących, którzy zdecydują się wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu bądź też narkotyków, spowodują wypadek bądź też ciężkie obrażenia ciała. I tutaj takie osoby muszą się liczyć z tym, że grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności do lat 2. Dziś dolna granica kary przy takim przestępstwie to zaledwie 9 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok do 1 roku więzienia można zawiesić. Też taką jakby innowacją jest to, że jeżeli kierujący spowoduje, że patrol policji będzie musiał go ścigać mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, to też będzie narażony na karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W świetle nowych przepisów, jeżeli policja na prowadzeniu pojazdu złapie kierowcę, któremu odebrano prawo jazdy, wówczas nie tylko narazi się na karę do 2 lat więzienia, ale także obowiązkowo zostanie wobec niego orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do lat 15. Kto z kolei złamie zakaz sądowy, może trafić do więzienia nie na 3, ale na 5 lat. Ponadto organy ścigania i sądy będą miały więcej czasu na wymierzenie sprawiedliwości wobec sprawcy wykroczeń drogowych. Będą one przedawniać się w sprawach, w których wszczęto postępowanie dopiero po 3 latach od momentu popełnienia czynu. Dziś przedawnienie następuje po 2 latach. Miejmy nadzieję, że zmiana tych przepisów przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa na naszych drogach. Autorem nowelizacji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Według ustawodawców obowiązujące przepisy nie pozwalają na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych, a czasem stanowią wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki.